Partnerem audycji jest firma Authenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Ja zawsze miałem takie marzenie i to nie było tylko moje marzenie, ale też marzenie mojego wspólnika, żebyśmy zrobili coś naprawdę najlepszego na świecie. Zawsze chciałem robić rzeczy, które są takie pionierskie, nowe, czuję, że odkrywam jakieś nowe horyzonty. My wiedzieliśmy, że gdybyśmy my robili taki biznes, już po kilku latach tak de facto pracy z tymi firmami, pewne rzeczy zrobilibyśmy inaczej. I to było później motorem do zmian najpierw w nas samych, a później w stworzeniu nowej firmy. Wydaje mi się, że połączenie tych dwóch rzeczy właśnie, czyli takiego strategicznego myślenia o biznesie, takiego bardziej dojrzałego też, a z naszą polską przedsiębiorczością, zaradnością i skillami technicznymi, to jest dobre kombo. Zły inwestor jest w stanie tak de facto sprawić, że cały twój wysiłek się nie powiedzie, a dobry inwestor wręcz przeciwnie. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem. Ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes, taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem audycji jest Konrad Howard. Cieszę się, że Cię widzę w kraju, Konradzie. To mimo wszystko, biorąc pod uwagę ostatnie lata Twojej aktywności zawodowej, niecodzienna sytuacja. Będziesz teraz bywał częściej w Polsce? Wiesz co, ja po COVID-zie jestem często w Polsce. Przed COVID-em podróżowałem praktycznie non-stop. Firma, w której pracuję, Buxy, jest firmą międzynarodową i tam w związku z tym, że odpowiadałem za produkt, za user experience, to rola moja polegała na tym, aby się spotykać z użytkownikami, z teamami na całym świecie. Wówczas podróżowałem bardzo dużo. A teraz obecnie po COVID-zie wszystko się zmieniło, tak? Sposób pracy się zmienił i jestem głównie w Polsce. No to super. Dobrze wykorzystamy ten czas, mam nadzieję. Czy ty już jesteś człowiekiem sukcesu? Bo wiesz, wizytę tutaj umawialiśmy dzięki uprzejmości bądź co bądź bardzo miłej pani, która ma wgląd w twój kalendarz, dba zapewne o twoje media. Czy to już jest jakiś symbol sukcesu? Absolutnie nie. Ja się nie czuję człowiekiem sukcesu jeszcze. Gdzieś tam, jak myślałem o tym, jak taki sukces może wyglądać właśnie, czy to jest, nie wiem, zadzwonienie dzwonkiem na giełdzie w Nowym Jorku, tak? Czy jakieś takie osiągnięcie, które rzeczywiście spowoduje, że ja to czuję, to cały czas jeszcze tak nie jest. Ja czuję się już w tym momencie jako taki weteran trochę biznesu w kategorii, w której te biznesy robię, natomiast do sukcesu jeszcze jest bardzo daleko, tak mi się wydaje. A co jest dla Ciebie synonimem sukcesu w takim razie? Gdzie ta droga się kończy? Twoja jako przedsiębiorcy, do czego zmierzasz? Do jakiej mety gonisz? Wiesz, ja zawsze miałem takie marzenie i to nie było tylko moje marzenie, ale też marzenie mojego wspólnika, żebyśmy zrobili coś naprawdę najlepszego na świecie. Tak? Takie coś, co będzie ukoronowaniem naszej pracy, nie od strony finansowej nawet, a tylko od strony takiej aspiracyjnej, personalnej. Chcieliśmy powiedzieć, ok, zrobiliśmy coś, co rzeczywiście zna miliony ludzi na świecie i mieliśmy swój moment w czasie, kiedy byliśmy najlepsi. To jest troszeczkę tak jak... kokieterii w tym, nie, naprawdę, mieliśmy to jest, moment. To jest trochę tak jak w sporcie, tak? Okay. To chodzi o to, czy rzeczywiście zdobyłeś ten złoty medal i możesz powiedzieć, ok, dokonałem tego. To się wiązało z jakimś nakładem pracy oczywiście, szczęścia i innych czynników, które na to wpłynęły, ale ten moment właśnie, kiedy stoisz na podium, odbierasz medal, to jest to, co rzeczywiście sprawia, że czujemy się, że osiągnęliśmy jakiś,
jakiś sukces. To jest troszeczkę tak, że jakieś szczyty tamtego sukcesu są po drodze, mniejsze lub większe, ale ten największy chyba cały czas jest przede mną. Ludzie Cię rozpoznają przede wszystkim z Booksy, także z iTaxi, ale zanim zacząłeś realizować z powodzeniem te projekty, robiłeś inne rzeczy, zbierałeś doświadczenia na innych polach. Zacząłeś między innymi od tworzenia aplikacji ERP, nudnych, jak sam o nich mówiłeś. Były nudne, ale chyba dochodowe, skoro udało się je potem z sukcesem sprzedać, prawda? Tak, znaczy to był czas, kiedy ja nie miałem pieniędzy, potrzebowałem środki na studia. Moja mama była księgową, ja troszeczkę się znałem na programowaniu, na informatyce. Połączyłem te dwie rzeczy i zacząłem robić oprogramowanie właśnie dla księgowości PłatzCard. To były czasy transformacji w Polsce, gdzie dopiero wchodził program płatnika, dopiero ludzie uczyli się, jak wystawiać faktury tak de facto na komputerze. To był dobry moment, żeby tak de facto sprzedawać swoją wiedzę. To była jedyna rzecz, którą miałem. To ile lat miałeś, jak zaczynałeś? Wiesz co, no to było... To było tak de facto pod koniec liceum. Potrzebowałem pieniądze na studia, więc miałem lat 17, 18. I wówczas powstały dwa pierwsze programy. Jeden to był dla gabinetu medycznego mojego przyjaciela, a drugi właśnie to było do księgowości pierwszy. A później zaprosiłem wspólników do tej firmy i stworzyliśmy startup, który zajmował się tworzeniem, wdrażaniem oprogramowania właśnie do zarządzania firmą. A potem sprzedałeś tą firmę. Tak. I wtedy ile miałeś lat? A wówczas mogłem mieć lat 25-26. Nie przewróciło ci się w głowie od tej kasy? Nie, to znaczy właśnie to nie był moment, kiedy sprzedając firmę myślałem o kasie w ogóle. To był moment, kiedy byłem po prostu zmęczony już tym, co robiliśmy. Byłem zmęczony nie budową startupu, ale tym, jak bardzo ciężko się skaluje biznes oparty na wiedzy. W dużym skrócie to jest troszeczkę biznes przypominający firmę konsultingową, czyli żeby się rozwijać szybciej, musisz dokładać więcej konsultantów, którzy robią takie wdrożenia konsulting. I w pewnym momencie jest taka bariera w rozwoju, kiedy już dużo wiesz o księgowości, dużo wiesz o płacach, kadrach, dużo wiesz o procesach w firmie, ale żeby budować jeszcze większą firmę, musisz dokładać coraz więcej ludzi. I to był jeden z powodów, który spowodował, że ja zacząłem się zastanawiać, czy to jest na pewno taki biznes, jaki chcę robić. A wówczas już wiedziałem, że internet będzie nową bańką, która wybuchnie. I chciałem być częścią tej rewolucji. Wówczas projektowałem pierwsze rozwiązania związane z serwisami internetowymi. I po prostu bardzo, bardzo się tym interesowałem. Wiedziałem, że to może być coś, co zmieni rzeczywistość. Wówczas, dzisiaj to jest oczywiste, wówczas to nie było oczywiste w ogóle. Każda z takich rewolucji, czy to internetowa, czy mobilna, czy teraz AI, na początku się wiąże z tym, że myślimy sobie, okej, może to spowoduje rzeczywiście, że nasza rzeczywistość się zmieni, a może nie. Ja zawsze byłem takim pionierem, który wierzył, że warto wchodzić w nowe rzeczy. I wówczas chciałem wejść w robienie serwisów internetowych. Sprzedałem firmę swoim wspólnikom. Oni cały czas się z sukcesem prowadzą do tej pory. No proszę. Więc to jest też jakiś element mojej dumy, że to nie zostało gdzieś tam zakopane później, tylko dalej rozwijane. Jestem z tego bardzo dumny i z nich również. No ja zacząłem nową przygodę wówczas. Zanim ta nowa przygoda, Konrad, a co było takie najbardziej nużące w tej twojej pierwszej pracy, tak? Czy to taka powtarzalność, czy te kłopoty właśnie związane ze skalowaniem, czy ten model biznesowy, który przewidywałeś, że za chwilę zmieni się w kontekście internetu? Wiesz co, powtarzalność. To było już później praca właśnie z księgowymi, z paniami, które zajmowały się naliczaniem płac, z kimś, kto wdrażał procesy w jakichś firmach produkcyjnych. I to nie było coś, co po pewnym czasie rzeczywiście powodowało, że ja dostawałem skrzydeł, tak? Widziałem, że jest jakaś granica rozwoju tutaj, osobistego mojego i granica rozwoju firmy. I ja nigdy nie lubiłem robić rzeczy powtarzalnych, takich, które wymagają dokręcania śrubek. Ja zawsze chciałem robić rzeczy, które są takie pionierskie, nowe. Czuję, że odkrywam jakieś nowe horyzonty. A tutaj ten element się skończył po prostu już, więc stwierdziłem, że czas może zacząć coś nowego.
Stąd ten pomysł stworzenia w Warszawie Software House'u, gdzie wraz ze swoim wspólnikiem Stefanem Batorem budowaliście portale ogłoszeniowe dla wydawnictw? Wiesz co, to nie był mój pomysł. Ja po sprzedaży firmy chciałem iść na dłuższy urlop i troszeczkę popodróżować po świecie. I 3 dni później właśnie Stefan, z którym wcześniej robiłem też jakieś projekty, tylko on prowadził swój software house, ja wówczas tą swoją firmę wdrożeniową. Mieliśmy wspólnych klientów, mieliśmy jakieś zaufanie do siebie i jakiś podobny system wartości, który nas do siebie zbliżył. Skąd ono się wzięło, to zaufanie? Pracowaliście już ze sobą wcześniej? Mieliśmy wspólnych klientów wcześniej, od kilku lat i ja widziałem, że on potrafi zrobić wyjątkowe rozwiązania dla nich. I bardzo mi się podobało jego podejście w ogóle i do biznesu, i do klientów. Więc to spowodowało, że czułem, że to jest osoba, z którą po prostu mi się dobrze pracuje. Tak? Nie musimy sobie wiele rzeczy tłumaczyć, tylko biznes idzie do przodu i jak jest coś do zrobienia, to każdy z nas rzeczywiście dowiezie rezultaty. No, długo się zastanawiałeś nad przyjęciem tego zaproszenia? Wiesz, to zaproszenie, powiem ci, ja je przyjąłem po kilku sekundach, bo tak jak mówiłem, chciałem odpocząć i Stefan do mnie 3 dni później zadzwonił i powiedział przez telefon dosłownie jedno zdanie. Powiedział: Konrad, chcę zrobić największą firmę na świecie. W internecie. Już wtedy wiedzieliście jaką? Jeszcze nie, ja w ogóle nie wiedziałem, o co mu chodzi. Tak? Po prostu powiedział to jedno zdanie i chcę, żebyś do mnie dołączył. To było takie, potrzebuję cię, tak? Tak, i za tydzień lecimy do Londynu. Okej, pitchować? Nie wiedziałem, wczas nie wiedziałem, o co chodzi, nie wiedziałem, jaki jest pomysł na ten biznes, nie znałem kontekstu, a wiedziałem, że to jest coś innego niż Stefan robił do tej pory, ale wiesz co, ja nie drążyłem wówczas tematu, ja nie potrzebowałem tego. Zawierzyłeś tej wizji pewnej, tak? Tak, jeżeli ja potrzebowałem takiego wyzwania po prostu wówczas i to wyzwanie się znalazło w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie dla mnie. Wspominasz Londyn, pracowaliście wtedy na globalną skalę, robiliście, realizowaliście projekty dla klientów za granicą. Czego nauczyłeś się wówczas pracując, czy skalując ten biznes, czy realizując projekty dla klientów za granicą właśnie? Nauczyliśmy się bardzo dużo. Mieliśmy klientów i w Anglii, i w Stanach, i w RPA, i w Brazylii. To były mniejsze i większe firmy z branży ogłoszeniowej, classified media. Taka praca zarówno z dużymi korporacjami, które wówczas odnosiły olbrzymie sukcesy na rynku, jak i z takimi mniejszymi firmami, to było coś, co z jednej strony było dobrym polem do nauki, takiej pozytywnej, a z drugiej strony to był bardzo ciężki czas dla tych firm. To była transformacja firm wydawniczych z prasy, z printu do online'u. Te firmy miały olbrzymie problemy ze zrozumieniem, że być może nadchodzi kres ich epoki, że trzeba bardzo szybko zmienić pewne rzeczy. Również model biznesowy, być może również ludzie, którzy w tych firmach pracują. I my staraliśmy im się pomóc i to było troszeczkę takie granie na Titaniku. My dostarczaliśmy rozwiązania, pomysły, które mogłyby im pomóc, ale jednocześnie zdawaliśmy sobie sprawę, że bez takich fundamentalnych zmian w myśleniu w wielu tych firmach, nawet jeżeli to były olbrzymie firmy w tamtym czasie, po prostu niezależnie od tego, co zrobimy, to może się nie zakończyć dobrze. Ale czekaj, ten Titanic był Titanikiem tych firm, instytucji, czy to wy czuliście się, że to jest wasz Titanic? Nie, my czuliśmy, że robimy rzeczy, które rzeczywiście są wartościowe, tak? Czyli dostarczyliśmy im narzędzia, gdzie oni będą mieli szansę na przetrwanie, tak? Czyli dostarczyliśmy na przykład systemy takie ogłoszeniowe w internecie, albo jakieś e-commerce'owe, albo pierwsze aplikacje mobilne później, które były szansą na to, żeby rzeczywiście zmienić biznes. Część z nich skorzystała z tego, a część z tego nie skorzystała. Natomiast robienie oprogramowania dla kogoś wiąże się z tym ryzykiem, że twoja praca, którą w to wkładasz i wiedza może być rzeczywiście takim kołem ratunkowym dla kogoś, ale kluczowym czynnikiem jest to, czy ktoś z tego skorzysta, czy nie. Więc dla nas to była też cenna nauka, że być może niekoniecznie chcemy robić software house, który robi projekty, które ktoś wykorzystuje lub nie. My wiedzieliśmy, że gdybyśmy my robili taki biznes,
już po kilku latach tak de facto pracy z tymi firmami, pewne rzeczy zrobilibyśmy inaczej. I to było później motorem do zmian najpierw w nas samych, a później w stworzeniu nowej firmy. A jako partner z Nadwisły, tutaj z Polski, Software House, który jest polską firmą, czy mieliście jakieś kompleksy? Czy to było niesamowite, bo my nie mieliśmy żadnych kompleksów. Ja w ogóle jak kończyłem studia, to ja myślałem, że ja mogę być każdym, tak? Mogę być kosmonautą, lekarzem, jakimś kierowcą rajdowym, informatykiem, żakiem kusto broniącym wielorybów. Mi się wydawało, że ja mogę wszystko. Mhm. Jak zakładałem tą pierwszą firmę, to też mi się wydawało, że mogę zrobić wszystko. Jak Stefan do mnie zadzwonił, to nam się wydało, że to jest takie oczywiste, że zrobimy sukces na skalę globalną, ponieważ nie wiedzieliśmy, jak to się robi. To znaczy, nie wiedzieliśmy, jaki jest. Nie wizualizowaliście porażek. Wtedy, nie wiedzieliśmy, jak bardzo to jest trudne, tak? I to nam pomogło poniekąd przejść przez wiele rad, bo gdybyśmy zdali sobie sprawę z tego, jak trudny to jest proces, ile nas problemów spotka, to być może ona by nas za bardzo przytłoczyła. My mieliśmy wizję tego, mieliśmy determinację zrobienia tego, mieliśmy wiedzę od strony technicznej, jak to zrobić, natomiast nie wiedzieliśmy pewnie o wielu rzeczach, które dzisiaj by nas z punktu widzenia osoby, którą jestem teraz, by nas wówczas zablokowało. Ale chcesz powiedzieć, że dzisiaj nie podjąłbyś drugi raz tej samej decyzji? Podjąłbym, to była wspaniała przygoda. I dużo się nauczyłem, miałem taką olbrzymią satysfakcję wewnętrzną z tego, co robimy. Podjąłbym, ale to jest tak naprawdę, każda nowa przygoda jest poza granicą komfortu. Tam ten komfort kończy, właśnie nie wiemy, jakich rzeczy. Są to jakieś nowe wody, nowa technologia, nowy obszar biznesowy, nowa przygoda. Tam wówczas chyba działać jest łatwiej i przynajmniej dla mnie przyjemniej. Testowaliście też to swoje partnerstwo w tamtym okresie, trudnym, wyzywającym czasie. O to chciałbym dopytać teraz, bo ty taki mam wrażenie, tak jak cię znam, tak jak rozmawialiśmy nieraz, taka bardzo osoba poukładana, wybacz, to nie jest pejoratywne, taka zero-jedynkowa, w końcu jesteś technologiem, widzisz rezultaty, potrafisz je zwizualizować, tu po drugiej stronie masz trochę wizjonera. Jak takie tandemy, czy one w ogóle mają szansę i rację bytu? Czy mają szansę na sukces? Wydaje mi się, że mają szansę na sukces. To jest właśnie recepta. Obserwując, jak powstawał sukces. Microsoft, jak Google powstawało, jak Apple powstawał, tak, te wielkie firmy robiły dobre tandemy. I tam jest oczywiście potrzebny ktoś, kto ma wizję, taką determinację i potrafi i dobry leadership, ale na pewno są też potrzebni ludzie, którzy rozumieją użytkowników, robią super produkty i te dwie kompetencje, te podstawowe kompetencje tych ludzi po prostu się uzupełniają, razem tworzą lepszy team. Z czasem oczywiście dochodzą kolejni ludzie do tego teamu, którzy jeszcze rozszerzają to spektrum. Wydaje mi się, że łatwiej jest razem, nie tylko pod kątem tego, jak się uzupełniamy pod kątem takim kompetencyjnym, ale też jest łatwiej, jak w momentach kryzysu masz kogoś, z kim po prostu możesz pewne rzeczy omówić, kto cię wspiera, bo to jest taka sinusoida, szczególnie w startupie, gdzie... Twój wspólnik może mieć trudniejsze momenty, ty go wtedy ciągniesz za bety albo odwrotnie. Oczywiście, było tak wielokrotnie, że być może nawet byśmy zrezygnowali w pewnym momencie zrobienia tego biznesu, gdybyśmy byli sami. Ale ty chyba też jesteś jakimś takim typem rewolucjonisty. Powiedziałeś, że zająłeś się IT właśnie dlatego, żeby realizować projekty rewolucyjne, innowacyjne zarazem. Choćby teraz te, które dotyczą rozwiązań mobilnych, tak? Czy to prawda? Potwierdzasz tę tezę? Tak, potwierdzam. Ja w ogóle muszę ci powiedzieć, że ja studia zacząłem myśląc o robotyce i sztucznej inteligencji. To było w czasach, kiedy w Polsce były dwa roboty. Jeden był w fabryce Thomsona, drugi w Romecie. I dla wszystkich to się wydawało science fiction. Tak? Gdzieś tam w Japonii były jakieś roboty, które spawały statki, ale w Polsce to było zupełnie nie do pomyślenia. I mi się wówczas wydawało, że ta rewolucja jest tuż w Polsce. Że jeżeli wezmę dobrą japońską firmę, zrobię dobry model biznesowy, pokażę, że warto takiego robota użyć na produkcję, że to się zwraca w tym okresie czasu, I że to jest po prostu dobra inwestycja. Mi się wydało, że jak poukładam to wszystko w Excelu, zrobię super ofertę, będę wiedział, jak to zrobić,
jeszcze we współpracy z firmą, która jest w stanie dostarczyć super technologię, to była kawa japońska, to ja zrobię szybko biznes w Polsce. I się odbiłem od firm produkcyjnych, gdzie po rozmowach z nimi uświadomiłem sobie, że te firmy nie chcą zwalniać ludzi, zastępować ich robotami, że mają zupełnie inne problemy i mają zupełnie inny horyzont tak de facto takiego patrzenia na to, co z tym biznesem można zrobić. To było za wcześnie wówczas na tą rewolucję. A dzisiaj ta rewolucja znowu związana ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynową, robotyką nadchodzi, tylko wówczas to było pewnie 20 lat przed tym, co teraz widzimy, co się wydaje nam oczywiste. Ja wówczas chciałem być taką częścią takiej rewolucji. Później właśnie była rewolucja taka pierwsza informatyczna związana z systemami do zarządzania firmą, później internetowa, później mobilna, teraz mamy być może kolejną. To jest fajne właśnie, że każdym razem możesz uczestniczyć w czymś wielkim i czujesz, że to może być taki game changer na skalę światową. I teraz AI będzie tym game changerem według Ciebie? Może być. Mhm. Wydaje mi się, że rzeczywiście mamy przesłanki co do tego, aby myśleć o tym jako być może kolejnej rewolucji przemysłowej, ale takiej, która już nie automatyzuje pewną pracę w fabryce, ale być może pomaga ludziom, którzy są pracownikami umysłowymi, albo lepiej robić im pracę, ich pracę, albo wręcz ich zastąpić w wielu obszarach. To twórz tą rewolucję, uczestnicz w niej, aż tą energię czuję tutaj po drugiej stronie stołu, będziemy kibicować. Natomiast ten stan umysłu twój, mindset, już znamy. Co jeszcze jest potrzebne przedsiębiorcy, żeby z powodzeniem realizował swoje projekty, swoje inicjatywy? Wiesz co, chyba nawet determinacja bardziej niż wiedza, bo wiedzę można się nauczyć, a jest to kwestia czasu, ale wydaje mi się, że i wizjonerstwo, i determinacja to są dwie rzeczy, które są bardzo, bardzo potrzebne. Determinacja, by właśnie w tych trudnych momentach wytrwać, tak? Na pewno będą te trudne momenty. To jest tak, że często ludzie, którzy mają super wiedzę, potrafią zrobić bardzo dobry, doskonały plan, pozyskać na to środki i tak dalej, nie odnosząc sukcesu. Nie dlatego, że byli źle przygotowani, albo byli, nie wiem, mieli mniejsze IQ, albo mniejszą wiedzę. Ludzie, którzy odnoszą sukcesy, to są ludzie, którzy potrafią się podnosić z porażek i bardzo szybko uczyć. Powinniśmy o tym pamiętać, przypominać sobie o tym, czy raczej kupić ten bilet do Londynu za tydzień i nie przejmować się tym, że one mogą nadejść, te trudne momenty? Który z tych scenariuszy byś, na który byś zagłosował? To jest bardzo trudne pytanie, wiesz? Szczególnie w tych szalonych dzisiaj czasach, takich trochę nieprzewidywalnych. Pytam, bo znam takich przedsiębiorców, którzy są świetni w swoim fachu, ale brakuje im właśnie tej determinacji, tego ryzykanstwa troszkę, żeby wykonać kolejny duży krok w swoim rozwoju czy w rozwoju swojej firmy. Wydaje mi się, że nie warto się martwić wszystkimi problemami na zewnątrz. Okej. No, to już jest jakaś sugestia. I jeżeli masz wizję, chcesz to zrobić i te twoje chcesz jest bardzo, bardzo duże i masz tę determinację, to niezależnie od tego, jakie problemy się pojawią po drodze i ile razy skręcisz w tym swoim biznesie, ile razy się znajdziesz na dnie, być może, żeby znowu zacząć od nowa, to jest taka podstawowa cecha, która przynajmniej w mojej branży powoduje, że ludzie odnoszą sukces albo nie. Super. To powiedz proszę Cię, ile w osobach takich jak Ty, o takim technologicznym backgroundzie, jest materiału na dobrego przedsiębiorcę? Bo precyzyjnie to pytam, czy ekspert IT, jakim niewątpliwie jesteś, ma szansę na wejście do top 100 na przykład magazynu Forbes, czy przeciwnie? Na ile to jest Twoja przewaga w rozumieniu bycia potem spełnionym dobrym sukcesem przedsiębiorcą, czy to was, ekspertów IT, technologów, jakoś nie szufladkuje? Wydaje mi się, że w rankingu największych firm na świecie jest sporo firm technologicznych tworzonych przez founderów z backgroundem technologicznym. I founderzy mają ten background technologiczny, to ważne. I to jest odpowiedź na moje pytanie. Świetnie. Wiesz, ludzie oglądają nas dlatego, bo spodziewają się, że w tym programie o tytule zresztą Biznes bez lukru będę odpytywał też gości o te trudne momenty, o takie sytuacje, w których nie wszystko się udawało, ale mimo tego znajdowałeś
jako co-founder rozwiązania i przekuwałeś te trudne momenty w przyszłe sukcesy. Czy ty możesz się z nami podzielić taką jedną czy dwoma historiami, które właśnie tego dotyczą? Czy przeżywałeś takie w ogóle? Tak, ja przeżyłem bardzo wiele takich momentów. Nawet takich, ostatnio? Które ostatnio pamiętamy, tak? Dla mojej branży, ja robię startup w branży health and beauty, COVID to była totalna katastrofa. Wszyscy pamiętamy, że tak de facto na świeczniku mediów były gabinety fryzjerskie, które zamykamy, otwieramy. W różnych krajach to się odbywało w różny sposób. Chodziliśmy się po cichu z szyc, tak? Tak. Dla nas to była katastrofa, bo nasi handlowcy na ulicach, nasz cały marketing, no nie miał dostępu do naszych klientów. Oni po prostu nie pracowali, nie mieli pieniędzy na to, żeby nam zapłacić. Ich zakłady były zamknięte. Nasi ludzie tak de facto nie mieli co robić w tym czasie. I musieliśmy bardzo szybko dostosować się do tej nowej sytuacji. Bardzo szybko, to ja nie liczę w miesiącach, tak, tylko w dniach, w tygodniach. I wyszliśmy z tego COVID-u w sytuacji, gdzie byliśmy jeszcze silniejszą firmą. Mieliśmy jeszcze więcej użytkowników, wyszliśmy w nowe kategorie, w nowe biznesy i potrafiliśmy tę firmę zmienić pod presją, która była bardzo duża. A do czego ten kryzys wcześniej doprowadził? Do redukcji w zatrudnieniu, do słabych wyników finansowych? Ten kryzys na początku doprowadził do tego, że my nie wiedzieliśmy, czy będziemy w stanie w ogóle pomóc naszym klientom przeżyć, czy nasz biznes przeżyje. Tak? Więc pierwszy to był taki kryzys wiary, czy to rzeczywiście jest koniec, czy nie. Realnie zastanawialiście się nad tym, czy nie zamknąć biznesu? Czy może nie zamknąć. No, może nie tyle zamknąć, bo takie myśli nie mieliśmy, ale nie wiedzieliśmy, czy w tej sytuacji, która była wówczas, nasze biznesy po wielu miesiącach, być może latach zamknięcia, przeżyją, że znaczny procent z nich po prostu będzie musiał zmienić swój biznes, zarabiać jakoś inaczej i przeżyć w tej sytuacji. No i my wówczas jako firma musielibyśmy w ogóle albo zmienić kategorię, zająć się czymś innym. Ta ewolucja w innych kierunkach to było coś, o czym zaczęliśmy myśleć. To ale co też było triggerem, Konrad, tego myślenia o tym, żeby zmienić scenariusz gry? Wiesz co, my musieliśmy myśleć tak bardziej już krótkookresowo, tak? Czyli okej, jeżeli z powodu COVID-u nasza kategoria jest zamknięta, to jakie inne kategorie mogą wykorzystać nasze rozwiązanie, żeby sobie pomóc? Wówczas zaczęliśmy rozmawiać z bankami, z firmami ubezpieczeniowymi, z innymi instytucjami, które były zamknięte, ale musiały zacząć umawiać ludzi przez jakąś aplikację, żeby uniknąć kolejek, żeby ludzie się nie zarażali. I my wówczas zdaliśmy sobie sprawę z tego, że być może w jednym obszarze mamy olbrzymi problem, ale tutaj, w tym drugim obszarze, otwiera się opportunity, którego przed chwilą nie było, które możemy wykorzystać teraz i może dzięki temu przeżyć. I wykorzystaliśmy dobrze ten czas. Potrafiliśmy zmienić firmę w bardzo, bardzo krótkim czasie, ale też wiązało się to z olbrzymimi kosztami też po naszej stronie jako founderów. Musieliśmy się rozstać z częścią zespołu, aby inna część zespołu mogła przetrwać. I to był bardzo, bardzo trudny moment dla nas, bo rozstawaliśmy się z ludźmi, z którymi się zżyliśmy, tak? Którzy byli super specjalistami w swoich dziedzinach, z którymi byliśmy dumni, ale wiedzieliśmy, że jeżeli tego nie zrobimy, to zamkniemy całą firmę i wówczas wszyscy znajdą się w sytuacji, która nie będzie fajna. To był bardzo trudny moment dla nas. Inaczej się zwalnia założycielowi firmy osoby, które w niej pracują, niż dyrektorowi zarządzającemu, czy nawet CEO, który nie jest co-founderem, prawda? Robiliśmy to osobiście. Byłeś emocjonalnie związany z tymi ludźmi? Tak. Tak. Byłem emocjonalnie związany. Wielu z nich też przez te lata poznałem prywatnie. Wiedziałem poza pracą, jak wygląda ich sytuacja, nie wiem, w domu i tak dalej, i tak dalej. I to był dla mnie trudny moment. Tym bardziej, że ja widziałem też, że z tymi ludźmi jesteśmy w stanie zrobić super rzeczy później, tak? Że tracimy taki potencjał, który naprawdę jest cenny, więc to były bolesne momenty. Wielu z nich w momencie, jak nas już było stać na to, aby zacząć to odbudowywać, wróciło do firmy. W zasadzie w przypadku ludzi, z którymi ja pracowałem, ci, którym daliśmy szansę powrotu, oni z nich chcieli skorzystać.
ta sytuacja troszeczkę też jakby i nas cementowała, ale też zauważyliśmy, że ludzie, którzy musieli odejść w tym czasie, zrozumieli ją zupełnie inaczej, że to nie chodzi o zysk właścicieli, tylko chodzi o przeżycie. Trudny moment, ale jednocześnie taki hartujący. Hartujący, tak. Jaka lekcja z tego dla naszych widzów, dla przedsiębiorców? Wyjść z tej strefy komfortu, poszukać innych rozwiązań, nie bać się podejmować trudnych decyzji, nawet tych związanych ze zwolnieniami. Na pewno nie bać się podejmować trudnych decyzji, a nawet gdy one są bardzo, bardzo trudne, myśleć troszeczkę szerzej i też pracować z ludźmi, bo my z tymi ludźmi, z którymi się rozstawaliśmy, rozmawialiśmy indywidualnie. Z każdym. I dzięki temu też później potrafiliśmy się odbudować znacznie szybciej, bo oni wierzyli nam, rozumieli powody, dlaczego to się stało, a rozumieli też, że ich praca była wartościowa, że to nie jest tak, że kogoś się pozbywa z takich lub innych powodów, tylko sytuacja obiektywnie wymaga od nas takich decyzji, ale dzięki temu później ci ludzie chcieli wrócić. Mamy cały czas dobre relacje ze sobą, tak? I część tego potencjału dzięki temu została utrzymana. W ogóle mamy taką wartość people first i ona się odnosi do tego, w jaki sposób traktujemy siebie wzajemnie. To jest właśnie moje pytanie. Niesamowicie, ale je uprzedzasz. Powiedziałeś, że zaufanie ma dla ciebie ogromną wartość. Ma. I dobry team. Zacznijmy od tego zaufania. Co to ono, co ono oznacza dla ciebie? Jak je budować? Jak ty bardzo sam trudne obdarzasz pytanie. Zaufaniem? Jeśli w ogóle. Wiesz co, ja jestem tak skonstruowany, że ja nabieram zaufania patrząc na wyniki wspólnej pracy. Okej. Okay. I takie accountability budowane przez to, że potrafimy zrobić pewne rzeczy, powoduje to, że ja daję więcej wówczas autonomii i ufam, że ci ludzie dowiozą rezultaty. Czyli z założenia nie masz zaufania dla kogoś, kogo poznajesz to nie chodzi, wczoraj, tak? To nie jest tak, że nie mam zaufania. Może to jest taki bilans zero. Ograniczony tak? zaufanie. Liczę na to, że ta osoba dowiezie rezultaty. Robię wszystko, żeby ją wspierać na tej drodze i pomagać. Ale takiego zaufania nabieram z czasem, a nie od razu. Okej. Okay. A dobry zespół? Dobry zespół to jest zespół, który... Siebie wspiera przede wszystkim, tak? Bo mówimy o zespole, nie o kilku indywidualnościach, które pracują jakoś niezależnie. Wówczas nie mówimy o zespole. Więc patrząc na zespół, to są ludzie, którzy razem są w stanie zrobić lepsze rozwiązanie niż każdy z nich indywidualnie. I również potrafią pracować nad wspólnym celem, godzić się być może na pewne kompromisy, żeby uzyskać ten end goal, o który chodzi. Ale też pracują równym rytmem. Jasne. Czy powiedziałeś, a to się PR-owcom w głowie nie mieści, że firma Booksy powstała niejako z przypadku. No come on, z przypadku? Z przypadku. Taka instytucja, taka firma, taki wzór dla wielu dzisiaj przedsiębiorców, dla naśladowców? Tak, ale mi się wydaje, że często biznesy powstają właśnie od jakiejś myśli, którą dostajemy, być może znikąd, albo jakiegoś przeczucia, tak? To nie jest tak, że usiądziemy sobie, bardzo często nie jest tak, że usiądziemy sobie i myślimy, dobra, jaki zrobić biznes, zaczynamy to analizować, tylko mamy jakąś iskrą, która powoduje, że nam się otwierają nowe możliwości. No i w przypadku Booksy rzeczywiście tak było. To był moment, kiedy właśnie prowadziliśmy software house, który pomagał wydawnictwom robić te serwisy internetowe. I my sobie zdaliśmy w pewnym momencie sprawę ze wspólnikiem, że to nie wystarczy pokazać w takim serwisie kontakt do tego providera, do tego usługodawcy. Fajnie by było, żeby zrobić krok dalej, żeby zrobić takie rozwiązanie, gdzie po godzinach pracy, w weekendy, jak ci ludzie są w wakacje, ludzie u nich po prostu będą się mogli umówić, zarezerwować wizyty. I zaczęliśmy obracać ten pomysł. Zaczęliśmy się zastanawiać właśnie, czy to powinna być strona internetowa, czy aplikacja mobilna. W tym czasie nikt nie wierzył w aplikację mobilną. Naprawdę, to były czasy, kiedy tych aplikacji na telefonie nie było. To był jeszcze, tak, iOS 3.2.0,
3,5 wówczas nie było żadnego Airbnb, Booking.com na apkach, a my wiedzieliśmy, że jeżeli to jest ktoś, kto wykonuje usługę rękami, nie wiem, fryzjer, masażysta właśnie, nawet kierowca takiej limuzyny, to jemu jest ciężko odbierać telefon za każdym razem od tych klientów. Może warto zrobić coś, co pomoże obu stronom. I widzieliśmy też, że nie mamy pieniędzy na to, żeby konkurować z biznesami, które zrobiły coś już w internecie, mają takie rozwiązania. A ta technologia komórkowa to było coś, co dawało nam taką przestrzeń, w której nie było jeszcze za wielu konkurentów, gdzie my czuliśmy, że mamy wiedzę, jak to zrobić i jednocześnie mogła być przełomowa dla tych usługodawców, jeżeli chodzi o komunikację. Wówczas to nie było oczywiste, zaryzykowaliśmy i udało się. Ten typ rewolucjonisty też się w tobie wtedy odzywał. Będziesz teraz seryjnym przedsiębiorcą, czy nasiąkłeś takim modelem serial entrepreneur po bycie w Stanach przede wszystkim? Wiesz co, ja cały czas mam dużo do zrobienia w Booksy. Wierzę w to, że jeszcze troszeczkę nam brakuje do tego, żeby być tym numerem jeden na świecie. Jesteśmy najbardziej popularną aplikacją w Stanach i w 11 innych krajach, ale cały czas mamy bardzo cały czas mamy troszeczkę wyzwań, żeby rzeczywiście być numerem jeden w innych kategoriach, w tej naszej branży health and beauty. To fajnie, że o tym mówisz, przepraszam, że ci wchodzę w zdanie, ale to nie oznacza, że jesteście skazani na sukces, prawda? Musicie cały czas jako co-founderzy, jako osoby, które zarządzają tym biznesem, przewidywać jutro, tak? Tak. Tutaj walczymy o utrzymanie pozycji też, ale o to, żeby myśleć o tym, jak się rozwijać dalej intensywnie. Dla mnie, odpowiadając na twoje pytanie, na pewno chcę sprawić, aby Booksy mogło powiedzieć, że jesteśmy numerem jeden. I to jest moje osobiste, personalne marzenie i motywacja w tym, co robię. Ale też mam przestrzeń teraz, większą niż jeszcze rok temu, do tego, aby też pomagać innym startupom. Okay. Może w charakterze bardziej takim mentoringowym, inwestycyjnym, ale widzę, że pojawiają się pomysły, które ja bym chętnie robił. Już nie mam teraz być może możliwości, żeby je robić od początku, ale tam są ludzie, w których wierzę, mają pomysły, które są bardzo błyskotliwe, które są rewolucyjne. Chciałbym im pomóc i staram się im pomóc. Więc to jest jakiś nowy etap dla mnie w rozwoju i z przyjemnością to robię i w coraz większym stopniu to robię. Drodzy widzowie, nie przegapcie tego komunikatu przypadkiem. Wróćcie do niego, jeszcze przypomnijcie sobie, szczególnie za jakiś czas, kiedy myślicie o swoich własnych inicjatywach. Jakieś jeszcze istotne lekcje, takie doświadczenia przywiozłeś ze Stanów, którymi chciałbyś się tutaj podzielić z polskimi przedsiębiorcami? Co Amerykanie robią inaczej? Co robią lepiej? A może jaki mają mindset inny od tego naszego rodzimego, że pewne rzeczy wydaje się, że przychodzą im łatwiej? Wiesz co, my jesteśmy taką firmą wielu kultur. Mając biznes w Stanach, w Polsce, w Anglii, w Brazylii, mamy do czynienia z ludźmi, którzy w troszeczkę inny sposób być może podejmują decyzje, mają inny background kulturowy i to było dla nas duże wyzwanie, aby zrozumieć, jak te różnice obrócić na naszą korzyść. I w przypadku Stanów to nam się wydawało, że my w Polsce zrobimy coś 10 razy szybciej niż tacy informatycy w Stanach. Zakodujemy to szybciej, rozwiążemy ten problem szybciej. To można zrobić w taki sposób, który nie wymaga takiego, nam się wydawało, takiej otoczki związanej ze spotkaniami, rozmowami, prezentacjami itd., itd. Już bym to zrobił 5 razy szybciej niż ci ludzie tam. A im się wydawało, że my robimy rzeczy w ogóle nie myśląc, po co je robimy. Jak na tym zarobimy w ogóle? Jaki jest powód tego, że to robimy? I tamte podejście do biznesu to było czymś, co nam też otworzyło oczy, że najpierw zaczynamy od pytania po co? Zadajmy sobie pytanie, okej, jak już będzie ten produkt, być może, no to w ogóle jak chcemy zrobić na tym biznes, jak ten go-to-market przeprowadzić, tak jak duży to jest rynek i tak dalej. My w Polsce zaczynamy robić rzeczy bardzo często intuicyjnie, bo mamy pomysł, jak rozwiązać jakiś problem, ale często nie myślimy o tym, no dobra, ale
jak na tym zarobić. I wydaje mi się, że połączenie tych dwóch rzeczy właśnie, czy takiego strategicznego myślenia o biznesie, takiego bardziej dojrzałego też, a z naszą polską przedsiębiorczością, zaradnością i skillami technicznymi, to jest dobre kombo. Oj, fajnie, że o tym mówisz, bo ja też forsuję taką tezę, że Polska może być kolejną doliną krzemową, co najmniej Europy. Czyli czego nam jeszcze tutaj, polskim przedsiębiorcom, brakuje, żeby wejść na ten wyższy poziom? A może już na nim jesteśmy, tylko powinniśmy sobie z tego zdać sprawę. Powinniśmy myśleć o naszych rozwiązaniach, bo od samego początku były globalne, by chciały być rewolucyjnymi. Wiesz co? To jest duże pytanie. Znaczy na pewno uważam, że nie powinniśmy mieć kompleksów, jeżeli chodzi o tworzenie rozwiązań informatycznych, ale też musimy się zastanowić, skąd wziąć kapitał na to, aby takie rozwiązanie powstało, ale też żebyśmy później mieli kapitał, aby je skalować, rozwijać biznes i zespół. I wydaje mi się, że powinniśmy przestać już myśleć tylko granicami Polski, jeżeli chodzi o pozyskiwanie kapitału, współpracę z różnymi akceleratorami, VC i tak dalej, i tak dalej. Możemy tutaj cały czas szukać potencjału w ludziach, natomiast jako startupowcy musimy myśleć już bardziej globalnie, ponieważ w Polsce nie mamy kapitału poza rundami, aby w tych kolejnych etapach, aby sfinansować rozwiązania globalne. Więc już od samego początku powinniśmy myśleć o tym w sposób globalny. Bez kompleksów. Uważam, że nie powinniśmy mieć kompleksów, ale jednak powinniśmy myśleć o tym, no dobra, czy na pewno chcemy ten biznes na przykład zrobić w Polsce, czy tylko produkt zrobić w Polsce, a biznes być może na jakimś większym rynku. Czy chcemy się zamykać tylko na polskich inwestorów, czy może warto pojechać do Doliny albo gdzieś do Londynu, pokazać, co chcemy zrobić firmom, które mają troszeczkę większy network i nawet jeżeli nie wejdą we współpracę z nami od początku, ale warto pojawić się na horyzoncie zdarzeń i nawiązać te relacje, więc budowanie takich relacji biznesowych z inwestorami, budowanie też sobie dostępu do ludzi, którzy później mogą Ci pomóc w tworzeniu tej firmy, nawet jeżeli nie teraz, to być może w przyszłości, to jest coś, co jest bardzo ważne i wymaga wyjścia poza Polskę. Natomiast w Polsce mamy super talenty techniczne. Tak? Uważam, że jeden z najlepszych na świecie. No, a wiesz, o kim mówisz. Mocno zapamiętuję ten punkt dotyczący myślenia od razu o przyszłych zyskach, czyli generowania bardzo konkretnych przychodów, tak? Żeby ta nasza inicjatywa, ten nasz produkt zorientowany był na konkretny model biznesowy, by oznaczał, że już na samym początku, kiedy bierzemy się za realizację tego pomysłu, był sprzedawalny po prostu, by ktoś chciał go kupować. Konrad, jak łączysz pracę z życiem rodzinnym, prywatnym? To przecież zawsze trudne, duże wyzwanie dla nas, przedsiębiorców. Dużo też podróżowałeś, jak sam wspominałeś na samym początku. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby taki dobry balans pomiędzy jednym życiem Konrada prywatnie, a Konrada kofundera pogodzić? Wiesz co, być może jest, ale ja nie znam tego sposobu. Znaczy, ja zapłaciłem dużą cenę prywatną za to, w jaki sposób prowadziłem biznes. Mój wspólnik zapłacił za to zdrowiem. Nie znam przykładów ze swojego otoczenia, gdzie ktoś potrafił na samym początku tworzenia firmy stworzyć sobie taki dobry work-life balance. Ja wiem, że to jest ważne, ale mi się nie udało i nie znam ludzi, którym to się udało. Zawsze jest to taki wydatek energetyczny i taka ilość poświęceń, która powoduje dyskomfort i ryzyko w innych obszarach. Dzisiaj już trochę inaczej patrzę. Moje życie jest teraz trochę zdecydowanie bardziej zbalansowane niż kiedyś, ale wydaje mi się, że też jest z naszej takiej polskiej mentalności, że my potrafimy ciężko pracować, chcemy ciężko pracować i wydaje nam się, że jak będziemy ciężko pracować, zarabiać pieniądze dla tej rodziny i tak dalej, to będzie dobrze. Okazuje się, że te relacje być może są nawet ważniejsze, żeby tą utrzymać rodzinę niż pieniądze.
No tak. Natomiast jeżeli masz jakąś pasję, tak jak w naszym przypadku jest to technologia, startupy i już jesteś w tym i jesteś taki uzależniony od tego, co robisz, to często nie dostrzegasz też właśnie tych rzeczy, które są ważne dla twojej rodziny. I później za to płacisz. To była cenna lekcja. To była cenna lekcja. Zrobiłbyś coś dzisiaj inaczej? Tak, zrobiłbym kilka rzeczy na pewno inaczej. Wydaje mi się, że warto też rozmawiać z rodziną o tym, co nadchodzi i troszeczkę ich przygotować. Jakoś wspólnie podjąć też decyzję. Bo jeżeli ta decyzja jest wspólna, a nie swoją tylko egoistyczną decyzją, tworzycie rodzinę, to łatwiej jest pewne rafy pokonać wspólnie. A ja wówczas te decyzje podejmowałem samodzielnie i to był błąd. Dzisiaj zrobiłbym to inaczej. Być może również by wiązało się to z takimi wyrzeczeniami, ale wówczas tak naprawdę robimy to razem. No, świetna rekomendacja, dziękujemy za nią. Booksy, byłeś zawsze C-level, jak na co-foundera przystało. Najpierw CTO, potem CPO, teraz CIO. Rozszyfruj nam proszę te skróty i powiedz, czy to jest taki naturalny rozwój dla ciebie w tej firmie, w tej roli w ogóle też jako technologa? Na początku w Booksy zajmowałem się wszystkim. Tak, mieliśmy dwa startupy wówczas, iTaxi i Booksy. Mój biznes partner był zaangażowany też mocniej w iTaxi, ja byłem mocniej zaangażowany w Booksy. Więc zajmowałem się i tworzeniem produktu, i całą technologią, ale też marketingiem w tamtym czasie. Pomagałem w sprzedaży wówczas, a też troszeczkę w automatyzacji customer serwisu. Zajmowałem się wieloma rzeczami, tak jak każdy founder na początku. I moja droga polega na tym, aby na tej ścieżce coraz bardziej się posuwać. Tak? Najpierw oddałem te rzeczy związane właśnie z marketingiem. Oddawałeś, czyli miałeś sukcesorów, jakichś następców swoich, czy kogoś, kogo wychowywaliście też na, czy po prostu dołączaliśmy ludzi do zarządu, tak? Dołączyliśmy do ludzi do zarządu, którzy mogli obejmować jakieś kolejne obszary. Brałeś udział zawsze w rekrutacjach jako co-founder? Tak. Na tamtych etapach rozwoju tak. Teraz jak już jesteśmy firmą, która zatrudnia setki ludzi, już nie jestem zaangażowany we wszystkie obszary, ale wówczas tak. I moja rola polega na tym, aby dostrzegać też to, jak wygląda proces w ogóle budowania firmy i że na poszczególnych jego etapach potrzebujemy być może ludzi, którzy mają lepsze kompetencje od nas. To jest bardzo trudne dla przedsiębiorcy, aby się z tym pogodzić, że nawet jak nam się wydaje, że jesteśmy w czymś super, to może są ludzie, którzy są lepsi od nas w tej dziedzinie i warto ich zaprosić tej firmy do firmy, aby zbudować jeszcze lepszy biznes. Często nam się wydaje, że my coś zrobimy szybciej, lepiej, to jest ten kierunek, ale w ten sposób długoterminowo się pewnie buduje ciężej firmy niż po prostu kompletując jak najlepszy team. I z czasem my mieliśmy dostęp do coraz lepszych ludzi, a teraz mamy dostęp do ludzi, którzy są najlepsi na świecie. I to jest naturalna kolej rzeczy, że możesz sobie pozwolić teraz być Chief Innovation Officer, prawda? Tak, ja, bo jestem bardzo mocno związany z produktem, jestem w ogóle projektantem, jeżeli chodzi o moje serce, lubię projektować rozwiązania, które ludziom się podobają. Nie tylko projektować, ale w ogóle stwarzać, że one działają jeszcze. I teraz jestem w takiej sytuacji, kiedy już nie muszę tego robić na bieżąco, bo są ludzie, którzy są lepsi ode mnie, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie produktu. CPO zajmuje się tworzeniem produktów, CTO zajmuje się całą technologią w firmie. Te dwie rzeczy już oddałem, mogę się zająć bardziej rzeczami takimi związanymi być może z przyszłością firmy i jakimiś innowacjami, które nam dają szansę na kolejny rozwój, a nie do końca już dokręcaniem tych śrubek w tym biznesie, który mamy już teraz. Sam sobie tą ścieżkę zaprojektowałeś? Nie. Okej. Okay. Nie, to jest troszkę tak, że w tym pierwszym biznesie, o którym rozmawialiśmy, ja wiedziałem już, że to jest szczyt moich możliwości, tam, że już dalej nie będę rozwijał. Ale czy uważnie. Tutaj w Booksy mi się wydawało, że w produkcie jeszcze mogę zrobić wiele, wiele rzeczy innych, więc ja miałem jeszcze taką energię, żeby właśnie będąc CPO tworzyć jakieś tam nowe funkcjonalne rozwiązania, ale z dzisiejszej perspektywy widzę, że
teraz mogę pomóc jeszcze bardziej. Nie chodzi tylko o to, żeby się fokusować na tym, co jest tutaj ważne teraz, tylko też, żeby troszeczkę spojrzeć z zewnątrz na to, co się robi, na to, co robi konkurencja, na to, co się dzieje na rynku z biznesami, również od strony produktu i technologii, być może zaprojektować coś, czego jeszcze teraz nie ma, a za chwilę będzie to jakimś game changerem. I ja wówczas troszkę nie wiedziałem też, że tego potrzebuję. I to też jest rola partnera, że pracujemy razem i widzimy... Dojrzewa się do tego, tak? Dojrzewamy do tego, coś postanawia. Tak, dojrzewamy do tego, że zaczynamy rozmawiać, ok, ale jaki jest kolejny krok dla biznesu, tak? A gdybyś nie był przedsiębiorcą, to kim by był Konrad Howard? Ja w ogóle to nie chciałem być przedsiębiorcą, a nie informatykiem. Ja chciałem być oceanografem, jak Jacques Cousteau, gdzieś tam pływać po oceanach, bronić wielorybów. Chciałem być człowiekiem czynu, przygody. Absolutnie nie chciałem jeszcze siedzieć przed komputerem. Jeszcze czas na to jest, Konrad, cały czas, prawda? Może jest, może jest. Nie chciałem siedzieć przed komputerem. Dla mnie praca przed ekranem to nie wiązała się z jakąś super przygodą na samym początku. Później zdałem sobie sprawę z tego, że być może nie mam tyle pieniędzy, żeby się zaciągnąć na jakiś statek albo podróżować na świecie i muszę po prostu się utrzymać. I pracując na tym, żeby zarabiać pieniądze jakoś dla siebie, dla rodziny, zdałem sobie sprawę, Boże, jaki to jest super, tak, że mogę rzeczywiście zrobić tam wielkie rzeczy i po prostu w to wsiąkłem i jestem tu gdzie jestem. Poprzesuwałeś trochę na linii czasu te wydarzenia. No, odwróciłeś je kolejnością. Co? Może tak. No dobrze, jesteś tym przedsiębiorcą, który w rozwoju swojego biznesu korzysta z przyspieszenia i wyjątkowego lewarowania, jakim jest współpraca z inwestorami. I jak się dobrych inwestorów, Konradzie, znajduje? Przede wszystkim dobrze jest, aby człowiek tworzący startup troszeczkę potrafił wejść w buty takiego inwestora i zauważyć, na czym jemu zależy. Okay. Jakimi kryteriami, wartościami, strategią się kieruje inwestorów. W czasie jest łatwiej nam się komunikować z inwestorami. Dopasować, tak? Dopasować, po prostu zrozumieć, jak my mamy przygotować pewne rzeczy, żeby z drugiej strony one były zrozumiałe i jak też się nauczyć troszeczkę tego, że budujemy biznes wspólnie razem z inwestorem, że to nie jest tylko już nasza firma. Ktoś zainwestował te pieniądze, to też ma jakieś oczekiwania, ma jakieś swoje podejście do tego biznesu, ma jakieś swoje doświadczenie, kontakty, które ty możesz wykorzystać i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że taki inwestor, on nie chce nam zrobić krzywdy, nie chce tylko zrobić super, zainwestować pieniądze, on chce, żebyś ty jako przedsiębiorca odniósł sukces, ale ma też swoje wymagania. I teraz jeżeli chodzi o dobór tych inwestorów, a z dzisiejszej perspektywy warto rozmawiać z ludźmi, w których ci inwestorzy zainwestowali wcześniej. Bo jest duża ilość toksycznych inwestorów na rynku, takich, które ingerują w biznes, patrzą krótkoterminowo być może i trafienie na złego inwestora może się zakończyć katastrofą dla biznesu. Tak jakby niezależnie od tego, jaki produkt zbudowałeś, jaki miałeś go to market, jaki miałeś team i tak dalej, i tak dalej. Także zły inwestor jest w stanie tak de facto sprawić, że cały twój wysiłek się nie powiedzie. A dobry inwestor wręcz przeciwnie. Może ci pokazać horyzonty, których wcześniej nie miałem. Dać dostęp nie tylko do kapitału, też, ale do ludzi, do jakichś dobrych praktyk i tak dalej, które spowodują, że zaczniesz rosnąć znacznie szybciej, bo on ma, współpracując z wieloma firmami, zupełnie inny horyzont, tak de facto, doświadczeń niż ty. Ty pracujesz w jednym biznesie, on takich biznesów ma kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset. Potrafi ci pewne rzeczy pokazać. No i teraz, jak ich dobrać? To nie jest tak, że patrzysz na stronie internetowej na portfolio tego inwestora, na ilość exitów, czy fajnie tym wygląda. Wydaje mi się, że warto rozmawiać z firmami, w które ci inwestorzy już zainwestowali. Warto ponieść ten trud na samym początku, dzwoniąc albo kontaktując się na LinkedInie. Takich preeliminacji, tak? Tak. Z founderami, którzy już przeszli z tym inwestorem. Oni są skorzy do tego, żeby się takimi informacjami dzielić? Oczywiście. To jest właśnie piękne w tej branży, w której ja pracuję, że ludzie chętnie się dzielą swoimi doświadczeniami. Okay. I to jest coś, co mnie zaskoczyło w Dolinie Krzemowej na przykład, że tam możesz wejść, porozmawiać z człowiekiem i on ma dla ciebie czas i chęci,
żeby tobie może nie tyle wyjaśnić pewne rzeczy, żeby pokazać swoje doświadczenie i nawet dać ci kontakty, żebyś odniósł sukces. W Polsce my jesteśmy tacy bardzo ściśnięci, tak? Ciężko jest tam porozmawiać z prezesem jakiejś firmy, pewnie nie będzie miał dla nas czasu. Tam jest jakaś sekretarka, jakiś cały dwór dookoła. Domniemujemy, że nie możemy się przebić, że będzie to bardzo trudne. Domniemujemy. W Stanach jest zupełnie inaczej. W Stanach chętnie pomagamy, bo wiemy, że w kolejnym naszym startupie my będziemy być może w takiej samej pozycji. No a co? A potem jakaś chemia, patrzenie w podobny sposób na rzeczy, szczególnie jak jest to i grono inwestorów jest większe. Jak w ogóle zarządzać takim portfelem inwestorów, jeśli jest ich więcej niż jeden? Nie? To jest sztuka sama w sobie. To trzeba osobno jakiejś aktywności politykę. Temu dedykowanej? Na pewno takim fundamentem jest zaufanie. Okay. I jeżeli tego zaufania nie ma, to nawet jak biznes się... Nawet jak te KPI są bardzo zdrowe, tak biznes idzie w super stronę i naprawdę można zrobić z tego niesamowitą firmę, to jeżeli founder stracił zaufanie tych inwestorów, no to wówczas ma bardzo ciężką sytuację. To jak wasi inwestorzy zareagowali na przykład na sytuację, w której zaczęliście prowadzić swój biznes za granicą, czy w Argentynie, czy w Singapurze, w Indiach, a potem zamykaliście te działalności? Nadużyliście tego zaufania, tak mi się wydaje, w tamtym momencie, i także inwestorów. Wiesz co, akurat w tym przypadku było troszkę inaczej, bo my wiedzieliśmy, że otwierając boksy w wielu różnych krajach naraz, było 12 krajów, na pewno nie będziemy w stanie prowadzić biznes we wszystkich nich od razu. I więc daliśmy naszym inwestorom sygnał, że ok, chcemy spróbować, bo nie wiemy jeszcze, czy będzie nasze rozwiązanie dobre na tamtym rynku. Mogliśmy sobie oczywiście przejrzeć jakieś dane, penetracja użytkowników mobilnych, jak wygląda branża beauty, ale to był Excel, tak? Nie wiedzieliśmy do końca, jak budować biznesy w różnych krajach. I my wówczas powiedzieliśmy sobie od razu, ok, nie uda nam się wszędzie na pewno. Uda nam się być może, nie wiem, w 50, może w 25%. Ale te 25% spowoduje, że będziemy w stanie tam zrobić biznes w skali zupełnie innej niż rozpraszając się na wszystkie inne rynki. No i troszeczkę to jest cena takiej nauki. Jeżeli rozmawiasz o tym, jak ma wyglądać ta strategia od samego początku z inwestorami, to oni taką naukę nie traktują jako twoją porażkę. Tylko wiedzą, że to jest tak de facto wybór najlepszej ścieżki i trzeba zainwestować w ten test związany z wyborem, aby później przyspieszyć. A natomiast jeżeli jest tak, że każda twoja porażka jest przez inwestorów odbierana jako coś negatywnego, twój błąd, tak. Jako fundera firmy i tak dalej, no to wówczas jest źle. Więc ta komunikacja z inwestorami w zakresie tego, po co to robimy, jakie skutki będą tego w przyszłości, jest krytyczna. Jeżeli tej komunikacji nie ma, no to wówczas może być różnie. Okej. Okay. Bardzo się cieszę z tej rozmowy. Poznajemy Cię trochę na nowo. Tak do tej pory było, że generalnie kiedy mówiło się Booksy, to raczej Stefan był tym, który zawsze był na froncie. Takim trochę frontmanem tej Waszej działalności. Tak po czysto koleżeńsku, tak po ludzku, nie było w Tobie trochę zazdrości? Kiedy to Ty się... Częściej czy więcej mówi o wspólniku? Przecież zakładaliście ten biznes razem. Nie, ale ja nie wiem, czy zauważyłeś, że Stefan w każdym wywiadzie mówi, że robił ten biznes razem ze mną. To prawda, tak. Teraz tak, Stefana rola też w firmie polegała na tym, aby budować wokół firmy dla naszych inwestorów, dla naszych klientów, dla innych firm technologicznych, patrzących z boku na naszą firmę, taki obraz, który będzie dla nich motywujący, wzorem i tak dalej. To jest rola jego w Booksy. Jasne. Być liderem, być wizjonerem, pokazywać tę wizję na zewnątrz. I robi to naprawdę, naprawdę świetnie. Moją rolą jest koncentrowanie się na stworzeniu unikatowego rozwiązania. Ja się kontaktuję z użytkownikami naszymi. Jestem trochę takim ogrodnikiem, który projektuje ogród, przycina drzewka i powoduje, że robi się z tego super rozwiązanie. I to mi daje olbrzymią satysfakcję. Tak jakby robiąc biznes ze Stefanem wiedzieliśmy też, co jak nam daje, tak, jak to, tak? Jak to będzie podzielone też, ale co nam daje fan. Mi nie daje fanu
to, że jestem ileś razy wymieniany w mediach, nie czuję tutaj żadnego dyskomfortu z tego powodu. Mi daje olbrzymi fan to, że ta aplikacja jest w top 10 aplikacji w amerykańskim App Store. Super. I wówczas czuję z tego dumę. Zazwyczaj się zgadzacie, czy czasem wspieracie, czy szukając najlepszych rozwiązań kłócicie się ze sobą, albo są jakieś kontrowersje w tym prowadzeniu firmy? Nie, myślę, że w historii naszej Booksy prowadzimy przez 10 lat, a razem współpracujemy już pewnie ponad 16-17 lat. Jakieś swoje metody wypracowaliście dochodzenia do sedna, do dobrych decyzji? Wiesz co, my się bardzo rzadko kłócimy. I raczej to nie jest taka kłótnia na noże. Mieliśmy może trzy takie sytuacje w tej naszej kilkunastoletniej historii, kiedy mieliśmy dość. Siebie? Mieliśmy naprawdę kryzys wątpliwości. Jedna strona się przy czymś uparła, na przykład. Okay. Przy jakimś rozwiązaniu, albo miała taką wizję, w którą bardzo wierzyła, a druga strona powiedziała, ja w to totalnie nie wierzę. I teraz właśnie był taki moment, okej, ja w to totalnie nie wierzę, ale daję ci szansę. Rozumiem, czyli to zaufanie, o którym mówiłeś. Odpuszczę, zrób to po swojemu. Moja argumentacja, że nie masz racji, jest taka i taka, ale godzę się na to, jest to wspólny biznes, żebyś poszedł swoją ścieżką. Daję temu szansę i będę to wspierał. To nie jest tylko tak, że stanę z boku i będę patrzył, czy ci się udało, czy się nie uda. Zrobię wszystko, żeby cię wesprzeć. Ale to działa w obie strony zawsze. Więc jak druga strona też będzie mocno w to wierzyła, na przykład w jakieś inne rozwiązanie, to też oczekuję od mojego partnera, że powie, dobra, to jest nasza wspólna firma, zrób to troszeczkę po swojemu. Mieliśmy bardzo niewiele takich sytuacji. To są 3-4 takie sytuacje przez kilkanaście lat. Ale one były bardzo trudne dla mnie. Dla niego też były bardzo trudne. A jak wyglądają wasze relacje dziś z dwójką pozostałych założycieli Booksy? Bo przecież było was czworo na samym początku. Jesteście w dobrych kontaktach, w dobrych relacjach? Wiesz, pytam o to też nie przez przypadek, bo często co-founderom dużo kłopotów sprawiają te momenty, w których drogi się rozchodzą. Jak to było w waszym przypadku, jeśli możesz o tym powiedzieć? Ja Booksy zakładałem razem ze Stefanem Batorem, było nas dwóch, a później, jak zaczęliśmy już wychodzić na rynek, mieliśmy taki dylemat, czy koncentrować się na Stanach, czy być może ze względu na to, że my jesteśmy z Polski, mamy tutaj team i dostęp do rynku, być może warto to zrobić w Polsce, a czy może lepiej w Anglii, czy może lepiej w ogóle globalnie, od razu wszędzie. Mieliśmy taki dylemat nie tylko ze względu na rynek, ale też na to, że rozwiązanie, które robiliśmy, trzeba inaczej zrobić w Polsce, inaczej w Stanach. W Polsce mamy salon, który zatrudnia, ma właściciela, zatrudnia pracowników. W Stanach dominujący model to jest model oparty na independent contractorach, czyli ktoś sobie wynajmuje krzesło na przykład w jakimś biznesie, ale ma swoich klientów, nie jest takim właścicielem biznesu. I wiedzieliśmy, że te dwa rozwiązania będą wymagały od nas zupełnie innego podejścia do tworzenia aplikacji. I wówczas stwierdziliśmy, że tutaj w Polsce potrzebujemy kogoś, kto po pierwsze rozumie branżę health and beauty. Dla nas dwóch łysych gości, informatyków, wydawało nam się, że nie będziemy w stanie tego zrobić, nie rozumiejąc tak de facto pewnych niuansów związanych z branżą. Więc zaprosiliśmy do współpracy Tomka Jagę Zembrzycki, który wcześniej robili portal wizaż.pl. To był olbrzymi sukces wówczas w polskim internecie, takie forum, gdzie wszyscy dyskutowali właśnie o kosmetykach, o usługodawcach i tak dalej, i tak dalej. I Tomek z Agą zrobili ten biznes i wydawało nam się wówczas, że to będzie perfect match, czyli ich wiedza odnośnie tego, jak budować takie community z sukcesem, odnośnie takiej wiedzy eksperckiej w ogóle na temat usług, branży beauty i tak dalej, to było coś, czego my potrzebowaliśmy, bo my wiedzieliśmy, jak zrobić rozwiązanie techniczne, jak pozyskać inwestorów, jak być może zbudować go-to-market w poszczególnych krajach, ale czuliśmy taki dyskomfort związany z tym, że nie rozumiemy branży do końca. Nie wiedzieliśmy też, ile nam zajmie nauka tej branży. Odpowiadając na twoje pytanie, rozstaliśmy się z tego względu, że tutaj nie mieliśmy komplementarnych tak de facto skilli, to znaczy zarówno Tomek, jak i Stefan odpowiadali za sprzedaż. Okej, to był konflikt jakiś mimo wszystko interesów. Tak, mieli różne tak de facto wizje tego, jak pewne rzeczy powinny się potoczyć. Ja nie mówię, że jedna wizja była lepsza od drugiej, były po prostu różne. Ciężko jest prowadzić biznes w momencie, jak w jednym obszarze mamy dwa konie, które ciągną w różne strony. Dwóch samców alfa, jak to powiedział kiedyś Stefan.
Dokładnie, dokładnie. I tu nawet nie chodzi o to, kto miał większe racje. Z dzisiejszej perspektywy ciężko jest to ocenić. A Stefan chciał budować ten biznes inaczej, Tomek chciał budować ten biznes inaczej. Trzeba było dojść do jakiegoś rozwiązania. I nie ma się co bać takich zmian, prawda? Oczywiście, że nie, bo tak de facto nie chodzi o to, żeby pracować w firmie, w której są jakieś właśnie takie, nie wiem, toksyczne relacje albo różnica zdań, tak? Ta różnica zdań może być, ale dobrze jest, jeżeli każdy ma swój obszar, w którym może podjąć ryzyko, wziąć ownership i dowieść rezultaty. Tutaj to jest też dobra lekcja do tego, jak dobieramy sobie partnerów. Tak? O właśnie, super, że o tym mówisz, bo zatrudniacie dzisiaj, już nie chodzi mi o ten team co-founderski, jeśli pozwolisz, ale ten właśnie wysokiej klasy menedżerów, których zatrudniacie już do swojej firmy, często obcokrajowców właśnie. Czego tam szukacie w tych kandydatach, którzy potem odpowiadają za działalność operacyjną spółki? Co jest istotne, co jest ważne w doborze takich osób dla ciebie osobiście? Znaczy, na pewno wiedza, background tych ludzi, który umożliwia nam zdobycie potencjału, do którego my byśmy doszli po jakimś czasie. My tak kupujemy czas, zatrudniając tych ludzi. Mhm. Kupujemy, zapraszając ich do firmy, sprawiamy, że jesteśmy w stanie szybciej zrobić pewne rzeczy i popełnić mniej błędów na tej drodze do sukcesu. Czyli muszą być kompetentni z tego, tak, co mówisz, natomiast tak. Kompetencja to nie jest najważniejsza rzecz. Najważniejsza rzecz jest attitude, tak de facto. Czy tej osobie, na ile ta osoba będzie chciała pracować razem z nami, na ile to dla niej będzie wyzwanie, bo być może możemy mieć super ludzi na rynku, dla których takie buksy jest jakimś kolejnym projektem, ale już tak de facto nie tak ekscytującym, jak ich poprzedni projekt. My potrzebujemy ludzi, którzy są głodni sukcesu i będą chcieli z nami pracować. Powinno też zależeć na tej pracy, oczywiście, tak samo jak wam, oczywiście, w zatrudnieniu ich właśnie, tak? Tak. Okay. Szukamy osób, które będą chciały budować swój sukces razem z nami i będą bardzo mocno zdeterminowane do tego, żeby do tego sukcesu doprowadzić. No i oczywiście też mają kompetencje i wiedzę, której nam w tym momencie brakuje. Czy widzisz jakieś różnice pomiędzy kandydatami z Polski a tymi z zagranicy? To zależy, w jakich obszarach, tak? Na pewno, nie wiem, korzystając z takiej puli talentów, która jest w Stanach, mamy dostęp do ludzi, którzy robili biznes w zupełnie innej skali. To jeżeli chodzi o budżety też, ale też, nie wiem, właśnie ilość użytkowników, go to market i tak dalej, tak? Więc warto z tego po prostu skorzystać, jeżeli możemy współpracować z ludźmi, którzy wiedzą, jak to robić i mogą ci pomóc, no to czemu nie? Super. Pytałem cię o sukces, ty trochę kokieteryjnie odpowiedziałeś, że jeszcze nie, że jeszcze w drodze po sukces, no ale wiesz, książki już o was piszą, okej? Okay? Więc cytat teraz z książki Startupowcy. Z Booksy korzysta ponad 20 milionów osób i 100 tysięcy salonów opłacających abonament, a jego twórcy walczą o miano największej tego typu platformy na świecie. Choć to nie jest ich ostateczny cel, a na pewno nie jednego z nich. Tak tam jest napisane. Możemy jedynie przypuszczać, o którego co-foundera chodzi. Skąd taka obserwacja redaktorów tej książki? Czy powiesz nam, jaki teraz tobie przyświeca cel? Bo tak jakoś mam taką zagwozdkę po tym wstępie do rozdziału poświęconego Booksy. Trochę macie inne cele? Czy twój cel jest... No tak szczerze, no. Nie, znaczy mam cel taki sam, jeżeli chodzi o Booksy ze Stefanem. Tak, chcemy rzeczywiście, żeby to była aplikacja numer jeden na świecie. Jesteśmy blisko w wielu krajach, aby rzeczywiście to się zrealizowało. Natomiast mamy troszeczkę też inne punkty widzenia, co nam daje szczęście, tak? Oczywiście sama marka Booksy, która jest już znana bardzo dobrze wielu użytkownikom w Stanach, to jest coś, co jest ważne dla nas obu. Znaczy, dla mnie bardzo istotne jest to, jak widzę, że użytkownicy mówią, to jest super rozwiązanie. Mogą dotknąć tego, to jest najlepsza rzecz, jakiej używałem. Tak? Jestem bardzo produktowy i dla mnie ten experience użytkownika jest czymś, na czym my możemy zrobić pieniądze. I powiedziałeś mi za kulisami, że przecież ciągle zdarzają się takie sytuacje, w których to odwiedzasz te salony, rozmawiasz z tymi ludźmi, którzy korzystają z produktu. Stefan też rozmawia, też jeździ rozmawiać, tylko Stefan myśli przez pryzmat biznesu, tak?
o naszych inwestorów, tego jak odniesiemy sukces, jak zbudować firmę, jakich środków potrzebuje, jak mamy się skalować szybciej, jak dobrać team, który będzie to super robił. I patrzy z punktu widzenia biznesmena, chociaż też ma korzenie informatyczne. Tak? Kończył matematykę stosowaną na Politechnice Warszawskiej i też rozumie moją perspektywę, ja też trochę rozumiem jego perspektywę jako przedsiębiorca. Natomiast ja jestem bardzo związany z tym, co użytkownicy o nas mówią, jak mówią i czy ten produkt jest lepszy, czy nie jest lepszy. Ja wiem, że takim ostatecznym celem firmy jest zrobienie super biznesu, ale personalnie wolałbym nie robić super biznesu na słabych produktach, bo to mi wówczas nie da wewnętrznej satysfakcji. Rozumiem. Bo to nie chodzi tylko o pieniądze, tylko też o to, jak co daliśmy tym użytkownikom, jakich problemy rozwiązaliśmy. No ale super wartość znajduje w tym, co mówisz, że jednak można być różnorodnym i trochę inaczej patrzeć na rzeczy, a mimo wszystko być w tym samym teamie i jechać absolutnie w tą samą stronę. Absolutnie tak. I trzeba być elastycznym jeszcze. O, to prawda, tak. A z czego jesteś, Konradzie, jak do tej pory najbardziej dumny w swoim życiu? Z córek. O! Mam dwie super córki i widzę, jak rosną na mądre osoby i mam olbrzymią dumę z tego, że mogę im pomagać w życiu. Będą technologami, przedsiębiorczyniami? Mam nadzieję, że będą miały łatwiejszą drogę niż ja, ale też znajdą taki cel w życiu, który będzie po prostu ich pasją. Bo jeżeli pasję łączymy z pracą, to wówczas ta praca staje się przyjemnością i to im doradzę. I chciałbym też, żeby wiele rzeczy przeżyły w życiu, tak? Żeby podróżowały, żeby spróbowały pożyć w różnych krajach, zanim podejmą jakieś ostateczne decyzje, żeby miały doświadczenia, dzięki którym później te ich decyzje będą bardziej dojrzałe. Jakie są wieku, mogę zapytać? 12-17. O, to już im dużo możesz interesujących rzeczy przekazać. Sasza jedzie na studia do Stanów. Jakie wartości tam przemycasz w rozmowach ze swoimi córkami? Co jest dla ciebie ważne? Co chcesz, żeby było ważne dla nich? Wiesz co, ja chciałbym, żeby były dobrymi osobami, tak? Takimi, którym nie tyle nawet... Nie chodzi mi o to, żeby one odniosły sukces jakiś życiowy, aczkolwiek ambicja też jest bardzo ważna i taka wytrwałość dążenia do celu, pracowitość, ale chciałbym, żeby były dobrymi osobami, żeby miały dobry kręgosłup etyczny. Przyzwoitymi też, tak? Tak, tak, żeby myślały o innych, nie tylko o sobie, tak? Okay. Żeby potrafiły dostrzec drugą stronę, drugą osobę, żeby nie były osobami samolubnymi. I to jest jedna z wartości, żeby szanowały innych też, tak? Dzisiaj często mówimy, okej, okay, ucz się, ale niewiele mówimy o tym, czym jak jest szacunek, zrobić? Tak? Okay. Na przykład, jak budować relacje, ale w ogóle jak być też człowiekiem, który po prostu cieszy się swoim życiem, a nie zamartwia wszystkim i też dostrzega dobre strony w tym życiu, ale też traktuje innych ludzi dobrze. I jak traktujemy innych ludzi dobrze, również w biznesie, to nawet jak mamy pewne różnice zdań później albo różne kierunki, to się okazuje, że życie nam podsuwa później pewne szanse i odwdzięcza za to. I ja tego ich uczę, że warto być po prostu dobrą osobą i to pomaga w życiu. Pięknie. Ja mówię, że rozwiązania czy możliwości przychodzą często w roboczych drelichach, czyli trzeba być trochę przygotowanym na to, umorusanym. Tak jak i myślę z koncepcją Buxi, ona wypaliła we właściwym dla Was momencie. Wyszliście temu momentowi naprzeciw. Jakie mocne strony doświadczenia doprowadziły Cię do tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj? Jaką zaletę swoją mocną stronę podkreśliłbyś szczególnie, myśląc sobie, no jestem tutaj, gdzie jestem, bo... Determinacja. Okay. Jeszcze raz. Już rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale wydaje mi się, że to jest cecha, która powoduje, że się nie poddajemy, łatwiej jest nam przejść przez pewne problemy, ale też ta determinacja to nie może być taka determinacja, aby robić jakąś jedną rzecz, nawet jak mamy sygnały, że ona jest bez sensu. Więc elastyczność to jest druga cecha, którą też powinniśmy mieć. I tym? Przepraszam? Żeby troszeczkę nie tylko patrzeć przez pryzmat jakiegoś biznesplanu, który robimy, ale wiedzieć, że pewne rzeczy się i tak wydarzą po drodze. Warto wykorzystywać szanse i skręcać tam, gdzie,
gdzie jest to konieczne i w biznesie, i w życiu. Jak wiecie, drodzy widzowie, pytam zawsze swojego gościa o to, jakie rekomendacje mógłby przyszłym i obecnym przedsiębiorcom przekazać właśnie w dążeniu do realizacji celów, ambitnych planów. To byłaby ta determinacja i elastyczność właśnie? Czy miałbyś jeszcze jakąś inną radę, którą powinniśmy sobie odłożyć na bok i przypomnieć, szczególnie w trudnych momentach, kiedy przychodzi nam realizować biznesy? Tak, i róbmy rzeczy, które nam sprawiają przyjemność, bo wówczas łatwiej jest pokonywać pewne problemy. No właśnie, a czy korzystasz z jakichś takich rytuałów czy nawyków, które pomagają ci być bardziej kompletną osobą, bardziej spełnioną, bardziej szczęśliwą? Czy jest coś takiego w twoim życiu, o czym warto pamiętać, czy wziąć za dobry wzór, za dobrą monetę? Wydaje mi się, że warto mieć taki wentyl bezpieczeństwa też. No, a i dla coś ciebie takiego taki dla siebie. Jest? Dla mnie jest sport. I rzeczywiście jest tak, że warto jest mieć coś takiego poza pracą, poza rodziną, co jest tylko dla nas. Gdzie możemy się na czymś skupić, obojętnie co, czy to jest sport, czy muzyka na przykład, czy jakaś sztuka, ale jakaś taka nasza własna przestrzeń, gdzie możemy na chwilę się odizolować, spojrzeć troszeczkę z zewnątrz na siebie, na biznes, rodzinę, na inne rzeczy i pobyć po prostu. To wyjmij proszę tą dyscyplinę, co to za sport uprawiasz? Wiesz co, ja wiele lat uprawiałem sztuki walki, teraz bardzo dużo pływam na kajcie, jeżdżę na snowboardach z dzieciakami, więc tak tam latem, zimą jeździmy na nartach, jesteśmy w górach i jestem na macie też często. Świetnie. Gdybyś miał wystartować jakiś nowy biznes, nowy projekt w swoim życiu, to co by to było? Ja zainwestowałem teraz dwa dobre biznesy. O, proszę. Także to możesz nam o tym powiedzieć? Absolutnie. Jeden z tych biznesów jest to sztuczna inteligencja, która uczy dzieci zdawania egzaminów SAT w Stanach. No, proszę. A nie na takiej zasadzie, że tu masz zadanie, tu jest rozwiązanie, tylko dostosowuje się do potencjału ucznia i mówi mu, jak dojść do pewnych rozwiązań, na przykład w matematyce. A może zobacz to, spróbuj tego, tutaj źle to rozwiązałeś. I uczy jak najlepszy nauczyciel. Czyli jest takim nauczycielem, który ma olbrzymią wiedzę z różnych źródeł, ale też jest bardzo cierpliwy, zawsze grzeczny, jest zawsze dostępny i przede wszystkim znacznie tańszy niż zatrudnianie jakiegoś nauczyciela. Więc może sprawić, że dzieci, które normalnie nie miałyby dostępu do takich tutorów albo pochodzą z jakichś rodzin, gdzie po prostu się ich nie wspiera, miałyby dostęp do technologii, która pozwoli im się uczyć sprawniej. I to jest jeden projekt, nazywa się Smart School. I drugi projekt, który powstaje teraz, on się nazywa For Active. To jest projekt, który umożliwia tak naprawdę w branży fitness prowadzenie biznesu, obsługę klientów i nawiązanie też kontaktów z ludźmi, którzy ćwiczą razem z trenerem. I to też jest ważne, bo w Stanach jest troszeczkę tak, że jak jesteś z takiej biednej rodziny gdzieś, to masz dwie ścieżki, albo przez sport, albo przez edukację. I nie wszyscy mają predycję do tego, żeby robić karierę naukową, ale być może mają szansę na to, żeby spotkać osobę na przykład, z którą są w stanie ćwiczyć i gdzieś tam zmienić swoje życie dzięki sportowi. Chciałem w oba te kierunki zainwestować, w ten edukacyjny i w ten związany ze sportem, aby to były projekty, które też mają swoją misję, tak jak Booksy. Żeby nie był to kolejny system do zarządzania firmą, tylko żeby to były takie rozwiązania, które pomagają ludziom troszkę zmienić ich życie i może zmienić również realne, w których my żyjemy. Dużo tej misyjności w tobie. Gratuluję, trzymam kciuki za powodzenie tych przedsięwzięć. No i na koniec takie pytanie do ciebie. Jakie przesłanie masz do naszych słuchaczy i widzów? Z czego chcesz, żebyśmy cię jeszcze na koniec zapamiętali? Czy warto marzyć, ale poza marzeniami warto zrobić pierwszy krok, żeby te marzenia zrealizować? A później kolejne kroki są coraz łatwiejsze. Ten pierwszy jest najtrudniejszy. Bardzo dziękuję ci za wizytę. Dziękuję również. Gratuluję ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której ty i twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną doliną krzemową, co najmniej Europy, a ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim ci naprawdę zależy.
Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Partnerem audycji była firma Authenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.